Cześć Wam, z tej strony Kamil i dzisiaj zajmiemy się zdrowiem i mobilnością naszych stóp. Do pierwszego ćwiczenia będzie nam potrzebna piłeczka tenisowa. Jeżeli nie masz takiej piłeczki, to możesz ominąć pierwsze ćwiczenie. Natomiast szczerze radzę sobie taką zakupić, bo nie jest to drogi wydatek, a jest naprawdę świetny i przydaje się nie tylko do stóp, ale również do innych części ciała, żeby je rozmasować, rozluźnić. Zaczniemy sobie w pozycji stojącej. Piłeczkę kładziemy na ziemi i zaczniemy od bardzo prostego masażu stóp. Będzie on polegał na tym, że dajemy sobie jedną z naszych stóp na piłeczkę i zaczynamy rolować stopę, naciskając na piłeczkę, masując najprościej w świecie piłeczką naszą stopę. W jaki sposób to robimy? Chcemy mieć pewność, że wymasujemy całą stopę. Więc zaczynamy od wewnętrznej krawędzi naszej stopy. Możemy wykonywać ruch szybciej, bądź wolniej, jak preferujesz. Przechodzimy do środka stopy. I idziemy na zewnątrz. Ok, teraz kilka ruchów poprzek stopy. Zbliżamy się też blisko do pięty. Jeżeli znajdziecie miejsce, w którym będzie więcej. Dyskomfortu, bólu, więcej napięcia. Warto w tym miejscu zostać na dłużej, pomasować sobie to miejsce trochę dłużej, skupić się właśnie na tych miejscach. Ok. Jak najbardziej może być słyszalne strzelanie, i to jest ok, w porządku. Jeszcze moment na jedną stronę. Ok. I zmieniamy. Druga stopa. I ponownie zaczynamy od. Wewnętrznej krawędzi nie spieszymy się, szukamy miejsc, w których jest najwięcej napięcia, rozbijamy je, rozmasowujemy sobie. Ja generalnie polecam, żeby mieć taką piłeczkę przy swoim łóżku, i zaraz po wstaniu czy po porannej toalecie kładziemy sobie piłeczkę na ziemi i rozmasowujemy stopy, i to da nam najwięcej korzyści. Myślę, że, że podobnie tak jak w przypadku nadgarstków ze stopami jest tak, że istotna jest tutaj częstotliwość. Nie to jak dużo zrobimy dla tych stóp za jednym razem, ale jak często będziemy to robić. Dlatego polecam. E, najlepiej właśnie robić to codziennie. Nie potrzebujemy nikogo, żeby nam masował stopy. Możemy sobie sami wymasować ruchy w poprzek, przypięcie, przy palcach. Ok. I rozluźniamy, odkładamy piłeczkę na bok już nam się nie przyda. Podnosimy sobie prawą kostkę stopę w górę kilka kół. W jedną stronę, w drugą. Odkładamy druga stopa. I zmieniamy kierunek obrotu. Ok. Stajemy sobie na szerokość bioder, układamy naszą stopę point i układamy. Górę naszej stopy na macie Tak jakbyśmy chcieli z podbicia kopnąć w, w matę Uginamy nasze nogi w kolanach I delikatnie zaczynamy właśnie kopać naszą prawą stopą w matę I tutaj pojawi się rozciąganie w naszych palcach U góry naszej stopy, być może w kostce Delikatnie wycofujemy ciężar ciała w tył I tutaj jeszcze kilka oddechów Kość ogonową podwijamy w dół Biodra neutralne jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy prawa stopa płasko i druga stopa. Lewa stopa, point, wbijamy ją w dół, w matę. Uginamy nogi w kolanach. Jeszcze kilka oddechów. 3, 2, 1. I rozluźniamy. Ok, skupiamy się znowu na naszej prawej stopie I teraz chcemy zrobić coś, co ja nazywam stopą ośmiornicą Chcemy wbić palce i jakby piętę w dół, w matę Natomiast sam środek stopy chcemy wyciągnąć w górę Zastać właśnie gośmiornica Efekt dźwiękowy Możemy sobie dodać, jeżeli nam to pomoże I wykonujemy ten ruch jeszcze kilka razy Świadomie chcemy znaleźć naturalne łuki w naszej stopie jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i druga stopa. Palce pięta wbite w dół, wyciągamy środek stopy aktywnie w górę. Mhm. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Okej, okay, rozluźniamy. Pięknie. Super. Schodzimy w dół do klęku. Od razu podwijamy sobie nasze palce u stóp i siadamy na piętach. Pięty zbliżamy do siebie nie całkowicie, ale nie chcemy też, żeby rozchodziły się do zewnątrz. Odkładamy nasze dłonie przed sobą. Teraz będziemy wykonywać dynamiczne ruchy, które będą polegały na tym, że chcemy odpychać się naszymi rękami od maty, tak żeby kierować ciężar ciała w tył, czyli na Nasze pięty i wtedy pojawi się rozciąganie w naszych stopach. I ten ruch jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zostajemy statycznie. Tutaj odpychamy się na tyle, na ile chcemy. Tyle rozciągania, ile chcemy, tyle sobie dajemy. Jeżeli chcecie, możecie wyprostować swój kręgosłup, przenieść, przenieść go pionowo. Skierować trochę więcej ciężaru ciała w tył, żeby dociążyć stopy, ale równie dobrze możemy zostać tutaj. Jeszcze kilka oddechów. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Ok, przechodzimy w przód do klęku podpartego. Podnosimy sobie stopy w górę i robimy kilka kół naszymi kostkami. W jedną stronę i w drugą. Ok, odkładamy nasze stopy płasko na macie, tym razem point Rozciągniemy drugą stronę i naszą kostkę Tym razem skupimy się na tym, żeby podnosić nasze kolana w górę Natomiast tutaj mamy kilka opcji Jeżeli jesteście w stanie, odkładamy nasze dłonie mniej więcej na, na, na wysokości naszych pośladków Po bokach naszych pośladków I delikatnie odchylając się w tył, podnosimy kolana w górę Staramy się, żeby stopy były rozluźnione. Wtedy tego rozciągania będzie więcej. Natomiast jeżeli tutaj jest tego rozciągania za dużo, jest to za ciężkie, niewykonalne, możemy podnosić jedno kolano, a potem drugie, pomagając sobie dłońmi. Więc wybierzcie swoją wersję i wykonamy sobie ten ruch kilka razy, a dokładnie 10 razy, dynamicznie, każdy w swojej wersji. 10, 9, 8, 7, 6. 5, brzuch aktywny 4, 3, 2, 1 i zostajemy na kilka oddechów. Statycznie kratka piersiowa otworzona, barki w tył i w dół. Staramy się, żeby pięty nie rozchodziły się na boki. Wtedy robi się łatwiej. Nie o to chodzi. I jeszcze 3, 2, 1. I wracamy do klęku podpartego. I tym razem podnosimy sobie znowu stopy w górę i poklepiemy sobie stopami o matę, żeby je rozluźnić. Ok, zostawiamy nasze stopy luźno, i wracamy z powrotem do stania. Przybliżamy sobie nasze pięty do siebie, pięty razem, palce delikatnie do zewnątrz. Przejdziemy teraz do pozycji, która trochę wzmocni, pomoże wzmocnić nasze stopy, trochę je rozciągnie. Podnosimy pięty w górę i przechodzimy do przysiadu. I teraz w tym przysiadzie chcemy otworzyć nasze kolana szeroko do boków. Uda chcemy, żeby były skierowane mniej więcej równolegle do podłoża i pięty podnosimy jak najwyżej w górę. I to tutaj jest najważniejsze: chcemy podnosić cały czas pięty jak najwyżej w górę. Jeżeli równowaga jest problemem, Możemy złapać sobie za podłoże za matę. Możemy podłożyć sobie na przykład bloki po bokach, żeby tą równowagę mieć. A jeżeli chcemy więcej wyzwania, możemy zostać bez tego i po prostu szukać równowagi pięty wysoko w górę, brzuch aktywny, pępek wbity w kręgosłup, kręgosłup wyciągnięty w górę barki w tył i w dół. Tutaj jeszcze kilka spokojnych oddechów. Jeżeli naprawdę szuka się wyzwania, możecie próbować zamknąć tutaj oczy. I znaleźć równowagę z piętami wysoko w górę, z zamkniętymi oczami. Już możecie na pewno poczuć, że stopy zaczynają palić, to jest ok. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I siadamy na pośladkach. Ok. Ostatnie ćwiczenie na każdą stronę. Usiądźcie sobie wygodnie. Ja usiądę sobie w taki sposób, że lewą piętę, lewą nogę położę płasko, lewą piętę przybliżę sobie do tego pośladka i będziemy teraz chcieli pracować nad e, takim mindful, uważnym, e, nad uważną pracą naszej stopy. Więc podnosimy sobie e, naszą nogę w górę, można zahaczyć sobie ręką pod udem, żeby przyciągnąć udo do klatki piersiowej, albo można utrzymywać po prostu mięśniami, nogę w górze. To, co będziemy chcieli robić, to wykonamy sobie trzy ruchy. Najpierw stopa flex, więc przybliżamy nasze palce w stronę kolan, następnie point, jak w balecie i później wersja hybrydowa, czyli demi point albo point, stopa point, natomiast palce jak flex. Ok, przechodzimy do flex, point, demi point, flex, Point, demi point, flex. Point, demi point, flex. Point, demi point, flex. Jeszcze kilka razy. Point, demi point, flex. Point, demi point, flex, point, demi point, flex. i ostatni raz. Point, demi point, flex i kilka kół całą stopą kostką, drugą stronę, ok, strzepmy sobie stopę, luźno, łydka też może latać jak galaretka, ok, i rozluźniamy druga strona, znowu wybierzcie wygodną dla siebie pozycję, lewa noga w górę, zaczynamy od flex, palce w stronę kolana, następnie point, jak w balecie, demi point, flex, Point demi -point, flex. point, demi point, flex. Point, demi point, flex. Point, demi point, flex. Point, demi point, flex. Point, demi point. Flex. Ostatnie dwa razy. Point, demi point. Flex. Ostatni raz. Point. Demi point. Flex koła w jedną stronę. Hmm. I koła w drugą stronę. No, ok, strzepujemy sobie, rozluźniamy. I przechodzimy do wygodnego siadu. I to już będzie wszystko ode mnie na dziś. Tak jak wspomniałem wcześniej, najistotniejsza jest tutaj częstotliwość. Więc zapraszam do tego, żeby wykonywać ten zestaw ćwiczeń jak najczęściej albo wybrane ćwiczenia, te, które ci najbardziej służą. Jak najczęściej w ciągu dnia, w losowych momentach w, momentach w ciągu dnia. I to zrobi najlepszą pracę dla. Dla Twoich stóp. Podziel się swoją opinią o filmiku w komentarzu, jeżeli filmik Ci się podobał. Daj lajka, zasubskrybuj kanał, żeby być z nami na bieżąco. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo.